Karolina Czaja, witam serdecznie w magazynie Czarnych Koszul. Dzisiejszy odcinek zaczniemy oczywiście od małej powtórki z zeszłego tygodnia, czyli skrótu meczu z Kotwicą Kołobrzeg. Teraz zobaczmy, jak ten mecz wyglądał od kulis. My wrócimy z tarczą. Jak się nie da meczu wygrać, to warto taki mecz zremisować, pewnie jest cały czas w grze, ale cały czas nie wszystko od nas zależy. No tak, ale dostaliśmy jedną szansę od Boga jeszcze, także został jeden mecz. Wiadomo, że musi się też tak ułożyć, że Rozwój nie może wygrać w tym ostatnim meczu. No ale co, no my mamy zadanie do wykonania, dzisiaj się nie udało wygrać. No ale tak jak Pan mówi, trzeba po prostu cieszyć się z tego remisu, bo dalej daje nam to szansę na utrzymanie. Los się odmienił w końcówce spotkania. Ostatnio to my traciliśmy bramki i to byliśmy bardzo z tego powodu nieszczęśliwi. Tym razem no jest to gol na miarę życia. Mówię o tym nie tej twojej pierwszej bramce, ale golu Daniela Gołębieskiego już w doliczonym czasie gry karnego. Tak, los nam oddał to, co straciliśmy w poprzednich meczach. Także pokazujemy, że gramy do końca i cały czas wierzymy w to, że na koniec to my będziemy starczą i będziemy się cieszyć z tego celu, który sobie założyliśmy. Przejdźmy teraz do tego, co czeka nas w tym tygodniu, czyli do meczu z Rakowem Częstochowa. Zapytaliśmy trenera Papszuna, jak jego drużyna szykuje się do meczu z Polonią. Kibice w Warszawie też oczywiście żyją tym najbliższym meczem i oczywiście chcieliby bardzo, żebyście przyjechali tutaj na wycieczkę, ale rozumiem, że niestety plan na to spotkanie masz inny niż zwiedzanie stolicy, którą dobrze zresztą znasz. No tak, no zdecydowanie inne, bo zawsze gramy o zwycięstwo i teraz nie będzie inaczej. No mamy swój cel też, żeby zająć pierwsze miejsce, to nas dodatkowo motywuje. Nie ma co ukrywać, za tym stoją też jakieś pieniądze, bo chłopaki mają tutaj obiecane premie za pierwsze miejsce, więc to jest też jakiś tam dodatkowy bonus, więc będziemy grali na 100% tak jak zawsze. Absolutnie uważam, że potencjał tego zespołu jest zdecydowanie wyższy, uważałem tak od początku rozgrywek, bo znam tych zawodników, tak, właściwie można powiedzieć, że no, znam 100% składu tak naprawdę, nie? No, bo ja byłem na wielu meczach w trzeciej lidze, ten skład niewiele się zmienił, a się zmienił takich zawodników, których znam od małego, można powiedzieć, jak Gołębieski, jak Zembrowski, tak? To tych zawodników przecież znam doskonale i wiem na co ich stać. No, przywalizowałem z Polonią w trzeciej lidze prawie do końca. Obejrzałem chyba wszystkie mecze tej drużyny. No to też mam wiedzę na ten temat i uważam, że no, ten potencjał jest zdecydowanie wyższy niż to miejsce, które obecnie zajmuje. Dlatego uważam, że czeka nas trudne spotkanie i wszystko się w nim może wydarzyć. Natomiast nie zmienia to faktu, że
że jesteśmy faworytem, no bo jesteśmy liderem tej ligi, a Polonia jest na miejscu spadkowym. Teraz pora na rozmowę z Wojciechem Szymankiem. Panie trenerze, przed nami mecz z Rakowem Częstochowa. Raków to pierwsza drużyna w tabeli. Co gorsza, Marek Papszun ma dobrze rozpracowany zespół Polonii, bo jak sam mówi, często tutaj przychodził jeszcze w trzeciej lidze, ten zespół się za bardzo nie zmienił, a na domiar złego to pomaga mu jeszcze Przemek Kostyk, drugi trener polonista z krwi i kości, więc bardzo ciężko będzie wygrać. Tą Polonię mają rozpracowaną bez oglądania meczu wideo. Tak, tam ekipa jest, rzeczywiście, ekipa jest z Warszawy, która zna Polonię, zna stadion, zna drużynę. Ale nie mamy się czym przejmować. My też znamy Raków, graliśmy już z nimi, znamy ustawienie, które trener Papszun preferuje. Graliśmy ze Świtem dwa mecze w trzeciej lidze, który Świt prowadził trener Papszun, także też wiemy, nie ma się zaczarować, jest koniec sezonu, czyli możemy obejrzeć sobie całe wszystkie mecze, od początku do końca. Jest tyle tych meczów i można sobie dokładnie zobaczyć mocne i słabe strony. Nie trzeba wcale być z Warszawy, można być z drugiego końca Polski. A teraz w dobie internetu i tego, że też rozgrywki drugoligowe są pokazywane. Także można sobie spokojnie oglądać i kto jak gra, ale to nie o to chodzi. Tak? Tutaj ja myślę, że będzie decydowała dyspozycja dnia, będzie decydowało o zaangażowanie, tak? My walczymy o utrzymanie, my walczymy o życie. Każdy mecz już od iluś meczów jest dla nas tym najważniejszym, a teraz rzeczywiście przyszedł ten ostatni mecz, po którym już nie ma nic. Po prostu musimy go wygrać, u nas nie ma żadnych kalkulacji. Jesteś polonistą z krwi i kości, szczególnie kości biodrowej, która tam cię czasem pobolewa, jak słyszę w wywiadach. Powiedz mi, no tutaj generalnie kibice często rozpamiętują te piękne porażki, te smutne karty z historii, jak chociażby, nie wiem, spadek z Ekstraklasy do czwartej ligi. No Polonia miała wiele takich dramatycznych momentów. Co zrobić, żeby no ktoś tą datę 3 czerwca pamiętał z dobrej strony, że rzutem na taśmę się utrzymaliśmy. Wierzysz w to? No jasne, że tak. No stal hartuje się w ogniu, tak? To, co nam los zabrał kiedyś, gdzie zespół z niesportowych kompletnie powodów spadł tak nisko. Ja myślę, częścią tego zespołu. Tak, oczywiście, dlatego to pamiętam. I dlatego myślę, że prędzej czy później los to odda. Los to odda i ja wierzę, jestem optymistą. Dopóki piłka w grze, wszystko się może zdarzyć, to pokazał niesamowicie, to pokazała ta runda, tak? Że gra się do końca, do ostatniego gwizdka, bo to sędzia decyduje o tym, kiedy zakończy się cały sezon. Kibice mają nadzieję, że w najbliższym meczu wystąpi Piotr Kosierowski. A co na ten temat ma do powiedzenia sam zawodnik? Sprawdźcie. Piotrek, najważniejszy mecz sezonu, można powiedzieć, nie wszystko zależy od Was. Jak mentalnie do tego meczu się przygotowujecie? To nie jest zwykłe spotkanie o 3 punkty. Zgadza się, takie mecze w sumie o wszystko to gramy już od kilku kolejek. Nie jest to dla nas żadna nowość, natomiast teraz został ten ostatni krok do zrobienia. Tak jak powiedziałeś, nie wszystko zależy od nas, bo jeszcze musimy się oglądać na innych, ale musimy swoją robotę wykonać w sobotę po prostu jak najlepiej potrafimy. Ja też tak twierdzę, że Raków to jest najlepiej zorganizowany na boisku klub w tej lidze. Najbardziej mi się podobał w tamtej rundzie. Zresztą spokojnie osiągnął awans. Natomiast to jest wszystko tylko na papierze. No, Radomiak też przyjechał tutaj jako murowany faworyt. Zespół, który miał 2 razy więcej praktycznie punktów od nas, a nie istniał na boisku. Piłka się rządzi swoimi prawami. No, my jesteśmy zdeterminowani, żeby ten mecz wygrać i przed nikim nie klękamy. Jeszcze wracając do meczu w Kołobrzegu, to jesteś zadowolony z tego punktu, jechaliście tam po zwycięstwo, ale z przebiegu meczu Kotwica była jednak bliżej wygranej. No nie, no zadowolony to ja nie jestem, bo my przed meczem mówiliśmy zdecydowanie, że chcemy tam wygrać i uważam, że jakbyśmy troszkę lepiej ten mecz poprowadzili sami, to była szansa na zwycięstwo, bo się spotkanie ułożyło dla nas bardzo dobrze, strzeliśmy szybko bramkę. No ale niestety nasza stara bolączka, czyli stare fragmenty gry zdecydowały, że odżyliśmy wynik do końca. Udało się wyciągnąć ręce. Zapytam o jedną rzecz. Kibice sobie zadają pytanie najważniejsze związane z Twoją osobą, jak zdrowie?
roku. Z moim zdrowiem jest średnio. Nie wiadomo, czy na ten mecz zdołam się wykurować. Zrobię wszystko, żeby tak było. Zresztą próbowałem już na kotwicę. W czwartek wyszedłem na trening, jeszcze okazało się, że za wcześnie. Także nadzieja umiera ostatnia. Jestem profesjonalistą, także walczę praktycznie z czasem i zrobię wszystko, żeby być do dyspozycji trenera. O tym, jaka atmosfera panuje w szatni przed meczem z Rakowem, opowiedział nam Bazylii Kokot, obrońca czarnych koszul. A jak się gra z nożem na gardle? Wiemy, że Raków takiego noża już mieć nie będzie, bo awansował. Na pewno chce zająć pierwsze miejsce w tabeli, no ale ten cel jest osiągnięty. Natomiast no, wy już od dłuższego czasu gracie cały czas pod olbrzymią presją. Czy to już nie męczy po pierwsze? Po drugie, jak się w ogóle z taką presją gra już kolejny mecz? Presja to tak naprawdę wytwór tylko w naszej głowie. Kto jak sobie z nim radzi, to widać tak naprawdę w tych ostatnich meczach. Uważam, że drużyna spisuje się dobrze i jakby w ogóle nam to nie przeszkadza, że gramy z nożem na gardle. To, co może martwić takich wniosków po kotwicy Kołobrzeg, to jest fakt, że wy dwa gole straciliście ze stałych fragmentów gry. Czemu tak się stało i czy też jakby będzie kładziony nacisk na to, żeby te błędy wyeliminować? Tak, stałe fragmenty to nasza taka bolączka. Staramy się to poprawić i mam nadzieję, że w meczu z Rakowem jakby unikamy takich błędów i w ogóle najlepiej bramki nie stracimy. Grając będziesz się skupiał tylko i wyłącznie na grze przeciwko Rakowowi, czy tam gdzieś z tyłu będzie jednak ten wynik meczu Gryfa z Rozwojem, no bo też jakby się nie ma co oszukiwać, no tego meczu bardzo dużo zależy. My musimy zrobić swoją robotę i to jest podstawa, bo bez tego ani rusz, więc najpierw to, a potem dopiero wynik Rozwoju. W tym tygodniu pożegnaliśmy Jerzego Groma, wielkiego polonistę i byłego bramkarza czarnych koszul. Zobaczmy, jak wspominają go Henryk Misiak oraz honorowy prezes Polonii Jerzy Piekarzewski. Jurek był, długo bronił, tylko że on miał tak. Najpierw walczył z Ryśkiem Radlińskim o boisko, później walczył z Fabińskim o bramkę, później walczył z Sybrzyńskim. Ciągle miał dobrych bramkarzy i ciągle z nimi walczył. Zawsze się śmiał, że z grobu wcale muszę ich ograć. No i długo bronił. Ja uważam, że po Boruszu Henku był najbardziej popularnym i znanym bramkarzem Polonii w Warszawie. A pamięta pan, panie Henryku, jakiś taki mecz, który wygrał dla Polonii, bo po prostu wyjmował wszystko, miał taki dzień konia? Tak, był taki dzień, ale to był mecz, załóżmy, towarzyski. No dobra. Towarzyski bodajże z Hutą albo z Marymontem. I taka była sytuacja, że zagraliśmy dla Groma niby to, tak, żeśmy się umówili z zawodnikami, zobaczymy co Grom potrafi. I tak graliśmy ekstra piłkę, ale w polu. Bramki nie padały, zostawialiśmy w tyłu obrońców w przodzie. Gromy bronił Szatan. No, był niesamowity taki, to był mecz towarzyski, to pamiętam, że wtedy był, no po prostu był nie do zastrzelenia. To ja rozumiem, że to tak wsadzaliście go trochę na koń. Jakby tu powiedzieć. A powiedzieliśmy mu potem w szatni, że ty słuchaj, to chodziło o to, żebyś ty kurczę się spocił na tym meczu. Później, nie, on się sam zorientował, bo tam na mnie przeklął. No. Takie, nie takie, co wy tu robicie, bo on sam jeden bronił cały mecz, a tamci nie wiedzieli, co się dzieje. A jaki był wynik, pan pamięta? No, potem żeśmy wygrali 5-0. No nie, bo do przerwy żeśmy zrobili z niego takiego wiatraka, tak, a później zaczęliśmy grać normalnie, żeśmy ograli 5-0. Coś w tym jest, ci lewoskrzydłowi i bramkarze. Nie, wesoły chłopak, taki balet mi się rozrywkował, taką co miał leżoną, kompasiek. Kowalczy, koszykarkę śliczną, taki prawdziwy mężczyzna, no, tak mógłbym powiedzieć.